Mówi się, co sobie, witam Państwa. Jest czwartek, 22 lipca, doczekaliśmy się, czyli Rewin de Jeweden. Minęła 20:26 u mnie. Jesteśmy na żywo. Zwykle była muzyczka, ale może jej nie ma, dziewczynki, dzisiaj. No ale przecież będzie znowu, prawda? Wróci do nas następnym razem. 507-964-253, 507-964-253. Sam mogę pośpiewać, jeżeli chodzi o muzyczkę. Nie będę tego robił. Chyba, że mnie namówią. Nie namawiają. Nie, to nie. A propos tego, co się dzieje w tych telewizjach. Chciałem na dobry początek Państwu pokazać, jakie to się dzieją różne rzeczy w tych telewizjach. Na przykład w takiej mołdawskiej telewizji wydarzył się pewien incydent i od razu z góry zwracam uwagę na to, że my jesteśmy przed weekendem. A wiadomo, że jak jest weekend, to są takie różne programy właśnie publicystyczne podsumowujące to, co się wydarzyło podczas całego tygodnia. No i tam są zapraszani politycy, do studia są zapraszani. To, co się wydarzyło w tym studio w telewizji mołdawskiej, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo takie rzeczy już się zdarzały. No ale rzecz jest świeża, więc chciałbym to Państwu pokazać. Ten incydent miał miejsce podczas programu publicystycznego, ja mołdawskiego nie znam, to mogę coś przekręcić, Ora Ekspertizei w stacji Journal TV. W trakcie rozmowy na żywo pomiędzy byłym wiceministrem spraw wewnętrznych Gennadijem Kosowanowem i byłym doradcą prezydenta Mołdawii Sergiejem Tofilatem wywiązała się taka różnica zdań. Uwaga, telekino, może pokażmy Państwu, jak to wyglądało. Bardzo proszę. Да я вам антрепарил, Днестр. Днестр, ну вы рушини, пентрфаптук. А здесь сервит режимулу плохотнюк. Он доуми шапш, пят свокут митингу, пентру сынере стимулу микст. Он доуми нолш, пен юния, цишит ла митинг, фаца седюлуй пас. С превенит с коалиции, ям потребовал плохотнюк. Жоз чумарош, я не сргал. Шпчал салцинис плохотнюк ла потери. Жоз чумарош. Анди зыля с рос панталони пен телевизион лу плохот. У меня сидец комплич ела узурпаре птерин стат. Годата. У меня сразу винит они сейчас не дат комиссару. Как то комиссару. Не больше вику кари влез с ваку ордени Республика Молдова. Да, с виску Мне не мяу кис танкур ли русеш гура. Да ту нас нем кис кис мишо дат. Годата. Танкур ли русеш нем кис гура. Нам проблеми ко узу. А 46 подури. Да ну, ну, спермите, сувербеш. Им периода аста, я вам дивугат схема ди корупера депутатов. Им периода аста 3 13, când nimeni tăceau, când spuneau că povestea de succes... Nu am auzit, domnule! Nu am auzit, domnule! Nu am auzit! Nu eram publicat! Nu am auzit! Nu am de servit! Era unica atunci! Dar cum ajungeți voi la meeting la sistemul mixt? Care? Dar știi de ce am ajuns la sistemul mixt? Iulie 2006! Dar știi de ce am ajuns la sistemul mixt? Așa? Că în seara respectivă, înainte de... Era să mă acoperiri iară, în l-a pasat în partid. Iar încerc. Păi în seara respectivă, cineva trebuie să ocupe piața din forțele pro-rus. Și noi ca să nu le ocupăm ajuns acolo. Pe oameni nu interesează trecut. Ja tam tak dobrze tego mołdawskiego nie znam, ale oni rozmawiali o tym, że opozycja jest durna i o powrocie Tuska, bo tam padło takie ciało, że no ciało, że jak wrócił, to lepiej, żeby mu powiedzieć ciało niż... No i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, tam było pogotowie oczywiście, bo jeden z uczestników tej wymiany poglądów, tej dyskusji, ten taki starszy pan, jak się przewrócił, to on się tam tak w głowę nieszczęśliwie uderzył, że zemdlał na chwilę i
potrzebna była interwencja lekarzy, ale po wszystkim prowadzący ten program, pan redaktor Dumitru Misin, poinformował na Facebooku, nawet takie zdjęcie załączył, że ci panowie, ci politycy pogodzili się, podali sobie rękę i wszystko jest okej, w porządku. Ja chciałem powiedzieć tak. Pan redaktor Michał Rachoń, to jest, nie no wiem, bo znam, widziałem, tak? Duży mężczyzna, postawny mężczyzna, to on sobie tam na pewno w tym Woronicza 17 poradzi, ale no różne będą te programy w ten weekend. Polityczna kawa, w punkt i tak dalej. Takie z udziałem polityków. Nikt mnie nie posłucha. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Na pewno nikt mnie nie posłucha. Ale moja rada jest taka, żeby jednak wykorzystując tę pandemię, no że niby pandemia i tak dalej, żeby w dalszym ciągu używać tej konwencji zapraszania tych gości przez Skype'a, no. No, że będzie bezpieczniej. Coś powie Mołdawia, my tu Europa, panie i tak dalej. Ale niektórzy, tak między nami szczerze mówiąc, to się proszą o to, żeby im tak właśnie z liścia i tak dalej. A jak państwo myślą, dlaczego ten chyżyruj chodzi tylko do TVN-u? Czy to wyłącznie dlatego, że oni mu tam takie pytania łatwe zadają? No nie, no. Dobrze, a propos rozmaitych kanali. Jerzy Urban w rozmowie z Moniką Jaruzelską powiedział coś, co się Tuskowi na pewno spodoba. Więc ja zacytuję. Też chciałbym się tak podlizywać jak ci w TVN-ie. Kiedy Tusk wyjechał i został prezydentem Europy, wówczas mieliśmy pierwszego od dawna, to znaczy pierwszego od czasów Kwaśniewskiego, męża stanu na skalę światową i umysł na skalę światową. Tak na przykład powiedział między innymi Jerzy Urban. I co jeszcze mówił o Tusku? I czegoś, co było na tle polskiego gumna olśniewającego. Wtedy zakochałem się w Tusku. Nawet ostatnio napisałem, że chętniej słucham teraz Tuska niż tych kompozytorów klasycznych, których należy słuchać, jak tamte Bachy, Beethoveny i inne Mozarty. Podtrzymuję to, bo Tusk to jest piękna melodia. Tusk bardzo urósł w moich oczach, bo jawił się samą mądrością, wdziękiem, samym imponującym wymiarem męża stanu. Taki kwiat, który wyrósł na tej polskiej, nieurodzajnej ziemi, wydawał mi się czymś niezwykle imponującym i to wyobrażenie nie minęło. Na pewno bardzo się takie słowa Tuskowi spodobają i fakt, że sam Jerzy Urban tak go chwali. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i sądzę, że państwo mój pogląd podzielają. Rodacy, bo ja o tym zapomnę, a sprawa jest poważna i bardzo uprzejmie państwa teraz proszę o właśnie zachowanie powagi. Ostatniego dnia lipca w Warszawie odbędzie się manifestacja klubów Gazety Polskiej w obronie polskiej suwerenności. Pan redaktor Tomasz Sakiewicz przyznał dzisiaj, że gdy ogłoszono chęć organizowania pikiety, pojawiły się głosy hejterów nawołujące nawet do fizycznej przemocy. Nie było Donalda Tuska, nie było bijatki z policją, nie było utarczek. Tak skomentował Tomek, wskazując na jego zdaniem możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy, czyli na to pojawienie się tych hejterów i ich opinii. Sakiewicz przypomniał, że 31 lipca kluby Gazety Polskiej planują dużą demonstrację przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie polskiej suwerenności. Manifestujący chcą wyrazić przekonanie, że polska konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w Polsce. Przewodniczący klubu Gazety Polskiej przekazał portalowi Niezależna, że dochodzą do niego informacje o możliwych kontrmanifestacjach i pikietach. To wszystko mówił Tomek na antenie TVP Info. Zamieściliśmy wczoraj informację, że kluby Gazety Polskiej chcą robić demonstrację 31 lipca w obronie polskiej konstytucji, w obronie polskiej suwerenności i natychmiast pojawił się hejt. Kilka wpisów tego typu ludzi nakręconych przez Tuska, nawołujących do przemocy, do fizycznego ataku na demonstrantów. Oczywiście klubowicze się nie boją, mamy własne służby porządkowe i szybko doprowadzimy do stanu prawnego osoby, które by chciały zakłócać taką manifestację.
Sakiewicz wspomniał, że ten hejt to jest efekt polityki konfrontacji prowadzonej przez polską opozycję. No, efekt tej mowy nienawiści, której oni używają cały czas. Ale widać wyraźnie, że Donald Tusk chce tutaj nakręcić skalę agresji, a może i przemocy, a potem zwalić wszystko na rządzących. Nie było Donalda Tuska, nie było bijatyki z policją, nie było utarczek, tak mówił Tomek. To jest sposób Tuska na uprawianie polityki. Na tyle podpalić Polskę, na tyle uczynić szkód, żeby pogubione społeczeństwo chciało zmienić władzę. Efekty tego widzieliśmy w 2010 roku w Łodzi, kiedy były działacz Platformy poszedł zabić Jarosława Kaczyńskiego, bo taki był jego plan, a kiedy się nie udało, to zabił jednego z działaczy PiS, a drugiego ciężko ranił. Tak naprawdę ta polityka wcześniej czy później doprowadzi do jakiejś straszliwej tragedii. Sakiewicz przyznał również, że dziennikarze są na pierwszej linii frontu. Pamiętam konferencję Jerzego Owsiaka, kiedy siłą wyniesiono Michała Rachonia, bo zadał niewygodne pytanie. Owsiak kazał go usunąć i oczywiście wtedy było pełne przyzwolenie na takie działanie elit, w cudzysłowie elit, które się przylepiają do Owsiaka, czyli Tusków i jemu podobnych. Pan Bronisław z Leżajska jest z nami. Leżajsk mi się z piwem kojarzy. Tak, tak. Kłaniam się, panie Bronisławie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, słucham pana. Witam, panie Jacku. Ja chciałem się wypowiedzieć troszkę na temat Tuska, bo widzi pan, panie Jacku, jak się ludzie potrafią ustawić. Dziadek w Wehrmachcie służył Hitlerowi, a wnuczek służył pani Merkel. Znaczy służy dalej, nie służył, ale dalej służy. I nie mogę się z tym pogodzić, że on tak najeżdża na Polaków. Przecież on mi wygląda na pierwszego Volksdeutscha Rzeczypospolitej. Że on ma prawo wjazdu do Polski. Przecież takich rzeczy to powinien pozbawić go obywatelstwa i on powinien mieć zakaz wjazdu do Polski za to, co on wyprawia. Jak on może Polakom powiedzieć, żeby dopłacić 250 tysięcy euro za jednego uchodźcę, gdzie wiecie, jak połowa Polaków tych pieniędzy nie zarobi przez całe życie? Jak on może tak Polaków traktować? Następna sprawa. Chciałem odnośnie kierowców tirów. Nasi Polsdeutsche i Izraelscy głosowali, żeby 12,5 euro płacili polscy przedsiębiorcy, kierowcy, który przejeżdża tam przez Francję czy Niemcy. A ile płacą firmy niemieckie polskim pracownikom w sklepach, w Lidlach, w Biedronkach, w Oszołomach? Dlaczego tego nie płacą? Dałbym im 2 miesiące czasu, jeżeli nie będziecie płacić, wykopać robeczki, zablokować im, kurwa, te hipermarkety, bo ja mieszkam, je 13 tysięcy mieszkańców, a 3 hipermarkety zachodnie. Jak tak może być? Że oni nas wykorzystują za grosze, a my, nasi, muszą ich słuchać za 12,5 euro, tak? Bo chcą zniszczyć polski transport. Następna sprawa. Bardzo mi się podobała decyzja odnośnie obniżki płac dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, no i posłów. Tylko jednego zdania mi tam brakuje. Zdania, że żaden samorządowiec nie może zarabiać więcej jak wójt, burmistrz czy prezydent. Bo ja podejrzewam, że prezydent Warszawy zarabia tam 150 tysięcy miesięcznie rocznie, co tam kiedyś odsłuchałem, a jego zastępca zarabia 380 tysięcy. Czy oni się nie dzielą? Naszymi pieniędzmi z podatku? Bo podejrzewam, że się dzielą. I tu jest błąd popełniony. No dobra. Dziękuję, panie Jacku. Panie Bronisławie, serdeczną, bardzo dziękuję, bardzo uprzejmie dziękuję, również życzę zdrowia, ale ja mam serdeczną prośbę do pana i do wszystkich państwa. Umówmy się, że ja tego przecinka na K, co panu się wyrwało, nie słyszałem, ale błagam, rodacy, niech wam się nie wyrywa. Nie rozmawiajmy ze sobą językiem tej lemparcicy, no. Bo dzieci nas słuchają, a one się uczą. No to po co mają przesiąkać takim językiem. Tym bardziej, że wiadomo, co usłyszą na ulicy. Takich czasów dożyliśmy. No to niech przynajmniej tutaj będzie jakoś kulturalnie. Nie ma pan racji. Oczywiście, że tak. Tylko co z tego? No. Telewizja TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Ta koncesja wygasa 26 września, czyli za 66 dni. Wniosek o przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku, tak żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. O sprawie przedłużenia koncesji dla TVN-u mówiła dzisiaj rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pani Teresa Brykczyńska. Powiedziała tak, po raz kolejny odbyły się dwa głosowania. Jedno na przyznanie koncesji, drugie na odmowę. Niestety żadna z tych koncepcji nie zyskała większości, no i nie ma do tej pory rozstrzygnięcia. Pani Teresa Brykczyńska, rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pytana o dokładny przebieg tych głosowań, powiedziała, że za przyjęciem koncesji był tylko głos pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale z kolei przeciwko było to nierozstrzygnięte, bo były dwa głosy za i trzy głosy przeciw. Nie było to jednoznaczne, tak powiedziała. Na początku lipca, proszę państwa, grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Sprawozdawcą jest pan poseł Marek Suski. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmie się tą sprawą, no takie są plany, w najbliższy wtorek, 27 lipca. Wniesienie poprawki do tego projektu już zapowiedziało to ugrupowanie Gowina. Pan Leszek Breslau. Pan Leszek z Wrocławia jest z nami. Tak, kłaniam się. Dobry wieczór, panie Leszku. Dobry wieczór, kłaniam się i pozdrawiam serdecznie. Panie redaktorze, parę minut temu zacytował pan plany na temat pana Donalda Tuska wygłoszone przez Goebbelsa stanu wojennego. Chciałbym podzielić się z wiadomościami na temat pana Donalda Tuska, które w zupełnie innym świetle go stawiają. Absolutnie w odmiennym świetle, a nawet można powiedzieć, że to, co zostało opublikowane, o czym ja powiem króciuteńko, dyskwalifikuje go do zajmowania jakiejkolwiek pozycji państwowych. To, co powiem, zostało opublikowane nie przez byle kogo, tylko przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na województwo lubelskie, pana majora Tomasza Budzyńskiego oraz dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego. Ale przed tym dwa zdania, może nawet nie do komentowania. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli ktoś ma w dowodzie osobistym wpisane obywatelstwo polskie, to niekoniecznie musi być Polakiem. Po drugie, twarz człowieka, jego gesty, mimika, jak mówią fachowcy, bardzo dużo mówi o jego charakterze, naturze, o jego wnętrzu. A teraz do rzeczy. Pan Donald Tusk przez wiele lat był zaprzyjaźniony z agentem Stasi, czyli niemieckich, komunistycznych Niemiec, służb specjalnych. Mianowicie ten agent nazywał się Detlef Ruser, działał przez lata w Gdańsku, słał raporty do Berlina, dekonspirował nielegalne drukarnie, przekazywał nazwiska działaczy Solidarności drukujących bibułę. Był on, przekazywał tak cenne wiadomości komunistycznym NRD, że pułkownik Hans Gottschlitt, szef rezydentury Stasi w PRL-u, przekazywał tę informację pułkownikowi Adamowi Malikowi, dyrektorowi Biura Studiów Polskiej Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Czy wyobrażacie sobie państwo, że w jakimkolwiek demokratycznym państwie człowiek, który nieważne czy był świadom tego czy nie, ale był w zażyłości i przyjaźni z agentem tajnych komunistycznych służb obcego państwa, mógłby zająć stanowisko jakiekolwiek państwowe, nie mówiąc o tym, że chodzi o stanowiska
prezesa Rady Ministrów. Druga sprawa. Pan Donald Tusk wywodzi się z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Kongres ten był finansowany, jego biuro w hotelu Marriott, przez delikatnie mówiąc szemranych biznesmenów. Między innymi przez pana Wiktora Kubiaka, który finansował nielegalnie komunistyczną wojskową służbę FOS. Do liberałów, do Kongresu Liberałów wprowadził go pan Donald Tusk. Kubiak miał, jak mówił jego bliski przyjaciel, umknęło mi nazwisko, został wyrzucony z KLD, mówił, że Kubiak miał gigantyczne, niewyobrażalne wprost pieniądze, które dawał Donaldowi w reklamówkach. Pan Donald Tusk, zanim wypłynął na wielkie wody, był wspomagany materialnie przez przestępców, między innymi przez takich panów jak Rzeźniczaka, Gocmana, Kuśmierza z Krakowa, braci Stajszczaków. Gocman i Kuśmierz dostali Leszku, od... bo mi się czas pierwszej części skończył, ale wie pan co? To wszystko. Jednym słowem, podsumowałbym to tak, jeżeli pan redaktor pozwoli. Pan Donald Tusk był finansowany nielegalnie przez Niemców, w reklamówkach mu dawali pieniądze, przez przestępców i był zaprzyjaźniony z agentem Stasi, którego panie, później... Panie, tylko jedna rzecz, dowody. Panie Leszku, dowody, bo pan to mówi na odpowiedzialność wydawcy tej książki Sumlińskiego. Kto wydał tę tak? książkę? Tak, jest to książka autora majora Tomasza Budzyńskiego i Wojciecha Sumlińskiego pod tytułem Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Kto to proszę? Wydał? Kto to wydał? Kto jest wydawcą? Nie powiem panu w tym momencie. A, no właśnie. No ale mam tą tak, książkę. Mam tą książkę. Wyłącznie na odpowiedzialność tego wydawcy, bo to... Jest to książka, która liczy kilkaset stron. Nie, no jasne, ja wszystko to znam, wiem, czytałem, tylko w sądzie to jest tak, że, bo to jest sprawa procesowa jak najbardziej, ten wątek, który pan poruszył, że trzeba będzie wyjąć, przedstawić twarde dowody i tu będzie problem. Skończyła nam się, definitywnie nam się skończyła. Jesteśmy po czasie i to jest skandaliczne, że jesteśmy tak daleko po czasie i to jest moja wina. Ja to biorę na siebie i to nie jest wina pana Leszka. Tym bardziej, że pan Leszek z Wrocławia. No to jest... Nie, to się, tego się nie da usprawiedliwić. Koniec części pierwszej. Ogłaszam za chwilę część druga.